przekazujemy, oby dzieci były zadowolone. Jak nie będą zadowolone, to reklamację proszę składać na numer telefonu i tu podam do koleżanki. Nie, tak. We wszystkich placówkach mamy 50 dzieci. Przejrzymy te dary, bo w tej chwili no, ja dokładnie nie wiem, co tam pracownicy zebrali. No i w zależności od potrzeb po prostu rozdzielimy to między dziećmi, te, które tego no, będą potrzebowały. Znaczy, no, to jest tak, że na pewno więcej tych rzeczy kupujemy, ale też jest tak, że no, zasadniczo każdy zeszyt, każde kredki, każdy długopis się przydaje, bo to są rzeczy takie, które na bieżąco schodzą, że tak powiem kolokwialnie. Że dzieci dostają taki sygnał, że ktoś się interesuje ich losem, że to nie jest tak, że to są po prostu obojętne. I to też jest ważne, bo to, jakby czy to piórnik kosztował 2 zł, czy 70, to ma jakby drugorzędne znaczenie. Na pewno nie jest to koniec akcji. To jest początek, dlatego obiecujemy, że będziemy kontynuować.